Marcin Drociński i Jakub Dykliński. Witamy Państwa w drugiej odsłonie Piłsudskiego 138, ostatniego tegorocznego wydania tego programu w takiej formie. W pierwszej części gościliśmy trenera pierwszej drużyny Widzewa Łódź Janusza Niedźwiedzia, no więc zostajemy przy aspektach sportowych i dołączamy to, co uwielbiacie zimą, czyli transfery. Jasne, dlatego dzisiaj gościem w tej części programu jest dyrektor sportowy Widzewa Łódź, Łukasz Stupka. Witam Cię, Łukaszu, serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. No i od razu zapytamy, no to cię, cytując pytania jednego z internautów, czy możemy spodziewać się Stupka Show? Jeżeli to jest w kanonach tej wypowiedzi mojej, to jak najbardziej, tylko jest to pytanie o cenzurę dalszą. Zobaczymy, jak potoczy się dyskusja, bo myślę, że pytań jest dużo. Pytań, tak jak wspomniał Marcin, przede wszystkim o transfery, ale też o pewne decyzje dotyczące i oceny dotyczące zespołu, no bo za nami długa runda i myślę, że zdanie dyrektora sportowego również jest tu bardzo, ale to bardzo ważne. No to co? Rozpoczniemy w takim razie od tego, o czym wspominał już trener Janusz Niedźwiedź, czyli ocenie zawodników, którzy jesienią mieli okazję i zaszczyt reprezentować barwy Widzewa. Wspomniał o tym, no, że jednak zawsze tej oceny w zimie się dokonuje po tej pierwszej części sezonu. No i pytanie, Łukasz, oczywiście do Ciebie, czy w przerwie zimowej pożegnamy się jednak z niektórymi zawodnikami? No cóż, mam nadzieję, że trener nie zdradził zbyt wiele. Nie zdradził. Dlatego, że te rozmowy nas jeszcze czekają z zawodnikami. Dlatego oczywiście o personaliach nie będziemy tutaj mówić, nie będziemy zdradzać przed tym, jak zanim zawodnicy nie poznają od nas tej decyzji, natomiast tak, została już zrobiona ocena i podsumowanie, zarówno jak gdyby pod kątem zawodników, którzy dołączyli do nas latem, jak i stan naszej kadry. No i te decyzje będą w zasadzie lada dzień ogłoszone nie tylko zawodnikom, ale też podane do informacji. No, czy mówimy o zawodnikach indywidualnie, jak dyrektorze ocenisz całą rundę wykonania Widzewa z własnej perspektywy? Trener mówił dużo o pracy, którą wykonano, cierpliwości, o tym, z jakiego pułapu zaczynaliśmy. Ja pamiętam spotkanie w kinie Heliot, gdzie odbywało się tamto P138, zupełnie nowe czerwcowe osoby. Tak, zupełnie nowe osoby w klubie, no i myślę, że Widzew, sztab, pion sportowy przeszły ogromną drogę. No nie da się ukryć, że była to droga lekko też wyboista, a w ogóle wracając do początku, tak, do mojej oceny jak gdyby tej rundy, ja czuję ogromny niedosyt. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że zawsze chcę mierzyć w dziesiątkę i zawsze chcę wygrywać i przypuszczam, że tak samo, taki sam charakter ma trener Niedźwiedź i sztab, dlatego myślę, że to porozumienie między mną a trenerem pierwszym jest bardzo dobre, natomiast no, żałuję tej końcówki szczególnie. Ona mogła lekko zamazać obraz tej rundy, złapała nas zadyszka na kilka spotkań, no, nie czarujmy się, że tak nie było. Brakło nam oczywiście też podstawowych zawodników, jak do korony omijały nas szerokim łukiem kontuzje. To od korony niestety już przestały omijać. To niestety ten mecz, paradoksalnie Julek wypadł za kartki, a okazało się, że też wypadł z kontuzją. Strata też Krystiana Nowaka na dłuższy czas, no i oczywiście Marka Hanuszka na derby. I powiedzmy, możemy to podzielić, tą rundę możemy podzielić na kilka etapów. Do Puszczy, kiedy wydaje mi się, że ten styl był bardzo i odważny, i ofensywny. Puszczę, którą jeszcze zdążyliśmy wygrać ten mecz, no i ten mecz pokoronny, tak? Znaczy, w zasadzie jeszcze derby, ten wyświechtany frazes o rządzeniu się swoimi prawami, ale tutaj nie zapomnijmy, że dało się odczuć duże napięcie ze strony kibiców, dużą presję. Pierwszy raz chyba od wielu lat, to możecie mnie poprawić, jak tak nie było, było przeświadczenie, że Widzew wygra te derby, że Widzew w zasadzie powinien zdemolować rywala z zamiedzy. Niestety nie wiem, czy ciężar gatunkowy tego meczu, czy po prostu dyspozycja dnia i brak naszych podstawowych zawodników spowodował, że ledwo ten remis został uratowany, tak, co było naszym zwycięstwem, ale po tym ŁKS-ie mieliśmy porażkę w bardzo słabym stylu na Resowi i w zasadzie te mecze, które później nie były takim stylu, nie były też takiej formie, jak do tej pory prezentowaliśmy, dlatego czuję niedosyt. Bo chociażby utrzymać tą średnią punktową do meczu z Koroną, no to byśmy w ogóle rozmawiali teraz też w zupełnie innych nastrojach. A tak to myślę, że
te mecze też nam pokazały pewną weryfikację, zawodników, bo mogliśmy sprawdzić też zawodników, którzy do meczu z Koroną nie byli naszymi wiodącymi zawodnikami lub nie byli zawodnikami podstawowego składu, tak? Dlatego patrząc na przekrój tej całej rundy, czuję niedosyt, ale też cieszę się, jakkolwiek to nie zabrzmi, że mieliśmy okazję sprawdzić też szerszą grupę zawodników. Jesteśmy o to doświadczenie na pewno mądrzejsi i to podsumowanie jest gotowe. No i w zasadzie ruszamy, tak? No to skoro ruszamy, no to ruszmy ten temat transferów, który będzie się przewijał. Dwa pytania od dwóch naszych kibiców. Czy mamy już wyselekcjonowaną grupę zawodników, która ma wzmocnić Widzew? Czy na dziś jest już dogadany jakiś zawodnik? Mam na myśli, że wszystko jest dograne i w zasadzie brakuje tylko umowy. To druga część tego pytania. Oczywiście, że mamy wyselekcjonowaną grupę zawodników. Powiem tak, w zasadzie nie tylko na to okienko, ale już mamy też warianty różne na okienko letnie, tak? Nie chcę tutaj zapeszać, ale już wszyscy wiemy, że walczymy o ten awans, tak? Więc mamy różne warianty przygotowane, mamy wyselekcjonowaną grupę zawodników na konkretne pozycje, bo to nie jest też tak, że mamy jakąś wielką grupę zawodników, mamy już specjalne profile pod styl gry, pod pozycję, gdzie czujemy, że... Wiesz co, od razu przepraszam, że ci przerwę, bo to jest też fragment tego pytania. Powiedziałeś o pozycjach. Czy to stoper wahadłowy i napastnik? To jest stoper i zawodnik ofensywny. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, bo to też jest u nas dwuwariantowość. I też będzie to się wiązało z tym tak naprawdę, z którymi zawodnikami się pożegnamy. Dlatego bym powiedział trochę ogólniej. Natomiast mamy tutaj też dwuwariantowy. W zasadzie mamy warianty i widzicie na to okienko i na przyszłe okienko, ale mamy też warianty w zależności od stylu gry. Bo nie da się ukryć, że tych zawodników jest kilku, z którymi będziemy mieli rozmowę o szukaniu czegoś wspólnie, jakiegoś rozwiązania, natomiast to też uzależnia nasze dalsze ruchy. Więc grupa wyselekcjonowana jest, zawodnik blisko podpisu, który już czeka tylko na podpis, bym powiedział, że nie, ale jest to w fazie zaawansowanej. I jaki tam był jeszcze aspekt? No właściwie odpowiedziałeś właśnie na to pytanie. W sumie czy ludzie będą gotowi na pierwszy trening? No pierwszy trening, jak już wszyscy wiemy, zaczynamy przygotowanie 9. Pierwszy trening będzie w zależności od warunków pogodowych w tym okresie początku stycznia. Myślę, że przynajmniej jeden zawodnik będzie z nami wtedy na nowym treningu. Ciężko o tym powiedzieć, bo wiadomo, to nie tylko my działamy, nie tylko z nami ci zawodnicy prowadzą rozmowy kontraktowe, nie tylko im przedstawiamy wizję Widzewa, mamy za sobą też naprawdę fantastyczne materiały od Was, jeśli chodzi o to, co możemy tym zawodnikom pokazać, jeśli chodzi o prezentacje, o wideo, filmiki, to też wielkie podziękowanie dla kibiców, bo jeżeli bazowaliśmy prezentacje na letnie okienko transferowe kwestiami z przeszłości, czy tam filmikami, urywkami, zdjęciami, tak my możemy teraz pokazać z kibicami na stadionie w tej rundzie, jak to wyglądało i pokazać naszą twierdzę Łódź, tak, w której dopiero ostatni mecz przegraliśmy w tym roku. Dlatego jest to dla mnie też i dla całego pionu sportowego kapitalny materiał do budowy takich negocjacji transferowych. Dlatego też dziękuję przy okazji. A co do tych zawodników, to myślę, że tak przynajmniej jeden w zaokrągleniu dwóch. No myślę, że uda się ich dopiąć, natomiast nie wiem, to wszystko zależy też, bo przede wszystkim, co warte podkreślenia, chcemy zbudować ten klub na zdrowych fundamentach, tak? Pewnie prezes będzie o tym mówił, nie wiem, czy trener to poruszał, to myślę, że już bardziej jest kwestia patrzenia pionu sportowego na to, żebyśmy wyciągnęli odpowiednie wnioski z przeszłości, żeby nie było tutaj zbyt szerokiej kadry, która by wniosła za sobą duże obciążenie finansowe dla klubu i ryzyko jakichś z powodów też niezależnych od nas. Wiemy, że pandemia może też nam pokrzyżować troszeczkę finansowe plany, natomiast żeby to nie miało
głównego oddziaływania na nasz budżet, tak? Bo wiemy, że budżet klubu to w większości budżet sportowy, czyli budżet drużyny, czyli wypłaty, wynagrodzenia, bonusy, premie, etc. Dlatego chcemy, żeby ta kadra była może węższa, ale przynajmniej z taką jakością, jak nie większą, na kolejną rundę. To ładnie. Może tu bym odwrócił tą sytuację, no bo też na pewno przedstawiciele innych klubów oglądają naszych zawodników. I czy jest ryzyko, że któryś z naszych piłkarzy nie zjawi się na pierwszym treningu zimą, bo jest kuszony przez jakiś inny zespół? Oczywiście ta runda pokazała, że wielu zawodników, którzy może byli lekko ocenieni negatywnie, czy byli niedowartościowani, nagle ich wartość zupełnie wzrosła. I to nie tylko mówię przez system gry, ale przez po prostu występy zawodników w danych spotkaniach. I oferty się pojawiły, zapytania się pojawiły, nie tylko no, w zasadzie do kilku graczy. Natomiast my nie planujemy żadnych transferów wychodzących, no chyba że zdarzy się jakaś oferta nie do odrzucenia. Ja na ten moment nie chciałbym transferu wychodzących do tych zawodników, do których oferty trafiły. Natomiast czas pokaże, bo to nie tylko też ode mnie zależy, ale też od decyzji właściciela i zarządu. Ale myślę, że na ten moment, na dzień dzisiejszy tego ryzyka transferu wychodzącego dużego nie ma. Ale zainteresowanie oczywiście zawodnikami jest. A możemy ujawnić jakiś taki przykład? Dlatego pytałem was, panowie, na początku, w jakiej to ma być narracji prowadzonej, bo jeżeli to ma być L-Stupka Show, to nie wiem, czy to przetrwa, tak? Czy to przetrwa bez cenzury. Natomiast jeśli chodzi o zdradzenie jakichś kulis, no pojawiły się oferty chociażby za Bartka Gustka, tak? Więc nie umknęła uwadze klubów, że chłopak zrobił ogromny progres. I znacząco też ma wpływ na wyniki drużyny, ale nie tylko, więc to nie jest tak, zdradzam jednego zawodnika, bo zaraz się okaże, że zawodników jest kilku i nie chcę, żeby się nagle okazało, że kogoś pominąłem albo celowa to jest gra z mojej strony, ale myślę, że logiką poruszając się wśród osób, które obserwują nasz klub czy naszych kibiców, no to będzie wiadomo, że Bartek z racji też młodzieżowca przyciągnął uwagę innych klubów. No tak, a poza tym jak skoro mamy nikogo nie puszczać z twierdzy Łódź, to nie wypuszczamy. Tutaj podoba mi się ta twoja twierdza Łódź. Czerwona Armia wyruszy na podbój. To nie jest moja twierdza Łódź, to jest nasza twierdza Łódź. Ale to sformułowanie, które przed chwilą zaproponowałeś, kupuję. Czerwona Armia wyruszy z twierdzy Łódź na podbój pierwszej ligi wiosną. O Jezus, to już lecimy, ale to pięknie. Bo ja zaopatrzona w trunek Redwan. Zaczynasz puszczać wozy fantazji, żebym ja nie poleciał za bardzo, bo tak jak mówię, chciałbym zachować tutaj... No to poczekaj, to teraz takie pytanie sprowadzające nas wszystkich lekko na ziemię. Okay. Pytanie jednego z kibiców. Czy szuka pan już intensywnie potencjalnych wzmocnień na lato w dwóch wariantach? Na ekstraklasę i jednak na pierwszą ligę, gdyby ten atak się miał nie powieść. Bo mam nadzieję, że 2-3 transfery zimą to będą tylko testy medyczne i podpisy, kandydaci są od dłuższego czasu wybrani. No to już ten temat poruszaliśmy. Czyli ta pierwsza część tego pytania. Czy działasz tak dwutorowo? Tak, oczywiście, dlatego że musimy być przygotowani na różne warianty. Ale wolałbym być przygotowany tylko na ten jeden wariant i głęboko w niego wierzę, że tak naprawdę ten drugi wariant jest takim planem, nie powiedziałbym B, tylko planem takim Z, nie? Dalekim. Więc dalekim, który możemy lekko odsunąć. No. Nie dało się ukryć, że pierwszy mecz będzie tak naprawdę naszym wyznacznikiem z Arką Gdynia, czyli z rywalem, który może do nas doskoczyć po tym meczu. Więcej oni znowu mają do... Znaczy więcej my mamy do stracenia niż oni... Nie no, w zasadzie to i my dużo tracimy i oni dużo zyskują, okej, okay, to już no nie ja chcę bym to odwrócił. Tracić. My mamy dużo do zyskania, zostawiamy rywala z tyłu. Brawo, no to tak zróbmy. Dziękuję ci. To tak zrobimy. Dziękuję ci. No, jeżeli ode mnie to będzie zależało, to dołożę. Albo chciałbym dołożyć swoją cegiełkę, dlatego myślę, że z działem sportowym przedstawimy niedługo już nie kandydatury, a znaczy w zasadzie przedstawimy nowych zawodników, tak? No bo na tym to polega, ale oczywiście no, patrzymy na te warianty, bo Pycha dąży do upadku, kroczy do upadku. Pycha kroczy przed. No to o to mi chodziło w każdym razie. No. Lepiej mi chyba idzie robienie jednak tych ruchów transferowych niż wypowiadanie się, ale...
Zostawmy to. Dzięki. No to skoro poruszyliśmy te transfery może przed rundą, to zawsze ten okres zimowy to czas podsumowań. Mówiliśmy o tym w rozmowie z trenerem. Przede wszystkim dla którego nowego piłkarza dużą rolę przy przyjściu do Widzewa odegrała ta atmosfera Twierdzy Łódź? Montniego. No to jest chyba tak, znaczy oczywiście, że dla każdego to nie jest tak, że a w zasadzie to nie chcę, czy tak, chcę wyróżnić Montniego i zaraz powiem dlaczego. Natomiast mi bardzo ułatwiło negocjacje to, że dzwoniłem z ofertą z Widzewa. To właśnie te pierwsze transfery, o których mówiłem i w naszych klubowych mediach i w szerokim asortymencie tych wywiadów, które się ukazały, że i Zieliński, i Danielak, i Radek Gołębiowski, to te pierwsze transfery, Julek Letniowski, to każdy chciał być częścią Widzewa, bo każdy zna ten Widzew właśnie z tego okresu, kiedy byli ci kibice, nie z okresu, wiadomo, pandemii, że ci kibice nieśli. Nieśli kibiców, zresztą co pokazała ta runda, tak? No bo mam wrażenie, że jest, to też pewnie trener dostał to pytanie, że jest zupełnie inna gra nasza. Tak, mówiliśmy o tym. Meczach domowych i wyjazdowych. Nawet sam stwierdził, że zbyt duża jest ta różnica pomiędzy meczami u siebie, a wyjazdowymi, jeśli chodzi o dorobek punktowy. To chętnie oglądę te, znaczy wiadomo, że oglądam wywiad z trenerem, ale czasem brakuje mi, żeby powiedział to szybciej, takie podsumowanie, dlaczego tak jest, ale nie, no jest ogromna różnica i kwestia, wiecie, tych meczów, to pewnie jest już zdefiniowane też przez trenera w wywiadzie, że tutaj to wsparcie jest takie ogromne, które pozwoli nam się wznosić na wyżyny umiejętności, a później troszeczkę tego bodźca w meczach wyjazdowych brakuje i nakłada się ta ciągła adrenalina w tych meczach domowych, ale znowu zboczyłem z pytania i miałem oceniać, dla którego zawodnika ta atmosfera. Więc te transfery naprawdę były pomocne, ale nie da się ukryć, że z napastnikiem był problem. Tak, szukaliśmy tego atakanta Hugadora i wybór padł na Montiniego i on od razu, już na początku czerwca, odrzucił możliwość przyjścia do Widzewa, do drugiej ligi, ale stworzenie dla niego takiej kompleksowej prezentacji z filmikami spowodowało to, że on do nas trafił i gdyby nie kontuzja, myślę, że dobra, nieważne co by było, no, nie, złapał kontuzję i tyle, nie ma co mówić, co by było, gdyby było, bo może by zmarnował kilka sytuacji, byłoby jeszcze gorzej, tak? To ja zapamiętam bardziej te, które jednak stworzył i wykorzystał i powiem ci szczerze, że bardzo wierzę w tego zawodnika i mam dużą nadzieję, że wiosną będę świętował bramki Włocha tutaj w sercu Łodzi i nie tylko. Dziękuję, przekażę mu to na pewno, bo chyba nie będziemy tłumaczyć na włoski, ale na angielski. To w takim razie z którym piłkarzem negocjacje były najdłuższe, z którym najkrótsze? Bo tutaj sporo ujawniłeś, że atmosfera miała wpływ na pozyskanie kilku piłkarzy do Widzewa, być może wszystkich, ale z kim te rozmowy były może najpierw najtrudniejsze? Nie no, jeżeli patrząc na pryzmat czasowy, to Montini był najdłużej negocjowanym zawodnikiem, tak? Były zrywane negocjacje, były ponawiane, były wznawiane, no w zasadzie trochę taki rollercoaster, jeśli chodzi o rozmowy. A najkrótsze? Chyba z Pawłem Zielińskim. Ja nawet nie chyba, tylko na pewno. W zasadzie, ale to już chyba bardziej na taką anegdotę, która nie może tutaj paść. Mój telefon był bardzo krótki do Pawła, który się zamknął chyba w 3 minuty pierwszej, po którym złapaliśmy taki feeling i te negocjacje były dopięte bardzo szybko, bo też nie ukrywam, że ta informacja o dostępności Pawła Zielińskiego okazała się dzień lub dwa dni wcześniej, szybko jak gdyby ze sztabem szkoleniowym oraz z działem sportowym przeanalizowaliśmy tą kandydaturę, mówiąc, że to jest no wprost wypisz, wymaluj profil pod nasz system gry. Chociaż oczywiście od Ziela wymagam lepszych liczb, ale to Paweł doskonale wie. Próbujemy cię trochę jeszcze pociągnąć tutaj za język, bo pyta nasz Zapraszam. Twitterowicz. A który? Kontynuując to pytanie, nie ujawniamy. Jakie niestandardowe czynniki zdecydowały o transferze piłkarzy do Widzewa? No właśnie zacząłeś mówić tu o Pawle i coś czujesz, że to miał być jakiś taki niestandardowy czynnik, ale... No był to niestandardowy czynnik, ale nie mogę na razie tego zdradzić, bo
Zresztą też myślę, że Paweł musiałby wyrazić na to zgodę. Minusik stawiamy teraz tutaj. Minusik tak. Mi. No trudno, no. Jestem cały czas też analizowany przez was i oceniany. Nie no, żartuję oczywiście, niestandardowe... jeśli nie możesz tego powiedzieć, ale może jakiś inny przykład. Tak, staram się sięgnąć do tego i myślę, że wrócimy jeszcze do tego pytania, bo myślę, że coś się wydarzyło. Nie wiem, Karol Danielak debiutował w seniorskiej piłce u trenera Niedźwiedzia, ale jak nie debiutował, to stawiał pierwsze kroki. I gdy dowiedział się o zainteresowaniu Widzewa, to też łatwiej było z nami... Czyli tutaj osoba trenera, jak Marek Myśik podziałała. Jeśli chodzi, wiadomo, o transfery poznańskie, to i osoba Andrzeja Kasprzaka i Tomka Wichniarka. Ale cały czas szukam takiego czegoś niestandardowego i chyba muszę mieć to z tyłu głowy i może wrócimy do tego jeszcze. Jeżeli sobie przypomnisz. Dobra. Jeśli sobie przypomnę, ale wydaje mi się, że coś musiało być, bo to zawsze są niestandardowe czynniki. No dobrze, no to dalej tuż po części odpowiadaliśmy na to pytanie, czy mamy wyselekcjonowaną grupę zawodników, którzy odejdą i przyjdą zimą. Które letnie transfery, to pytanie o transfery, które już za nami, które letnie transfery oceniłbyś na plus, które na minus, czy taka ocena już się odbyła? I ciąg dalszy, poważny klub przygotowuje każde następne okienko transferowe z wyprzedzeniem, czy zatem zimą można liczyć, że drużyna wyjedzie w komplecie na zgrupowanie, a transfery nie będą już robione na przysłowiową za 5-12? Nie, tego oczekuje ode mnie właścicieli zarząd. Tak samo trener i sztab szkoleniowy, więc ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że do Turcji my nie mamy zamkniętej kadry. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy kadrę mieli zamkniętą już na początek przygotowań, dlatego że właśnie po to są te dłuższe przygotowania zimą, kiedy my możemy też przetestować różne warianty, jeśli chodzi o system gry i wiem, że jest na to duży nacisk. Zresztą teraz ta magia Widzewa może bardzo nam pomóc w tych negocjacjach. Oczywiście jak wjedzie inny klub, dołączy do negocjacji, który przebije nas finansowo, no to wiecie panowie, no to różnie może być. Natomiast tak myślę, że to mogę jeszcze zdradzić. Natomiast jesteśmy blisko pozyskania naszego numeru jeden, jeśli chodzi o jedną z pozycji, więc to by pokazało, że jednak ta cała otoczka przy Widzewie robi kapitalną robotę w negocjacjach. No i znowu odszedłem od pytania, co jest dzisiaj. Dzisiaj jakoś tak odchodzę od tych pytań, ale dobra, już wiem. O ocenę transferów letnich, tak? Tak, 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 plus czy minus. Mhm. Okej. Okay. Wiecie, że to jest troszeczkę stawienie w takim złym świetle. Nie chciałbym powiedzieć, kogo stawiam na minus, ale powiem, od kogo więcej oczekiwałem lub od kogo kim się spodziewaliśmy. No i nie da się ukryć, że Aziz Tetych miał być naszym wiodącym graczem, a niestety nie jest. I spowodowane to jest wieloma czynnikami. Ja nie chcę tłumaczyć tego transferu, bo jeżeli teraz mielibyśmy stawiać pewnie ten minus, to nie ode mnie to zależy, ale w waszej ocenie przypuszczam, że to jest minus i to taki dosyć grubą kreską zapisane, ale pamiętajmy też, nie traktujcie to w formie usprawiedliwienia, o wybuchu formy Marka Hanouszka. Więc w zasadzie, gdyby Aziz był i lepszej dyspozycji, no to Marek nie ma prawa stracić miejsca w pierwszym składzie. Zbyt wiele razy pokazywał nam jakość w tym sezonie, zresztą dlatego gratuluję, Marek dostał nowy kontrakt i zostanie z nami na dłużej, żeby jednoznacznie powiedzieć o dyspozycji Aziza. Wiadomo, że on w tych meczach nie grał, ale dlatego też, że Marek jest po prostu potworem, jeśli chodzi o kilometry przebiegnięte na boisku. Nie wiem, czy trener powiedział, Marek pobił rekord. Ponad 13 kilometrów, 13600 przebiegł z Chrobrym Głogów. Nie dość, że z Wisłą przebiegł prawie ponad 12, to z Wisłą przebiegł 13600. Ja nie sądziłem, że naszych, jeszcze Dominik Kun przebiegł ponad 13. Ja oglądając ten mecz, nie widziałem, żeby to były takie liczby, no ale liczby nie kłamią, no przecież katapulty nie będziemy sobie modyfikować. Zresztą mieliśmy dzisiaj spotkanie z właścicielem i zarządem omawiające tą rundę i trener przygotowania Andrzej Kasprzak pokazał te wyliczenia. Dlatego uczciwie mówiąc, myślę, że Aziz przy innej formie Marka mógłby zagrać w większej ilości meczów, przez co mógłby pokazać też więcej jakości, ale okej, no nie zakłamujmy rzeczywistości, na ten moment
To jest transfer, po którym się o wiele więcej oczekiwaliśmy, tak? Resztę bym traktował na zasadzie troszeczkę przez, znaczy każdy transfer i tak będzie oceniany w momencie odejścia, więc jeżeli zdarzyłoby się, że jakiś zawodnik z tych transferów odejdzie zimą, to będzie jednoznacznie stwierdzenie, że ten zawodnik był nie sprostał naszym oczekiwaniom. Chociażby Villanueva 4 mecze temu, powiedziałbym, że to jest zawodnik, któremu zdaliśmy sobie sprawę, że będziemy go dłużej przygotowywać, dłużej wprowadzać, a powiedziałbym albo zaryzykował tezę, że to jest zawodnik, który robił dużą przewagę w ofensywie w ostatnich meczach. Pamiętajmy, że też nie chcieliśmy, żeby zagrał z Wisłą, bo szykowaliśmy go na Głogów, to była nasza świadoma decyzja. Tak samo Fabio Nunes miał super mecz ze Stomilem, który w zasadzie wygrał w pojedynkę, a później był duża dysproporcja między tym, co znowu pokazał, tak? Bo na tle, zaryzykuję, że na tle mocniejszych rywali, poza właśnie Stomilem, Fabio wygląda zdecydowanie lepiej. Już mecz z Miedzią, gdzie na tej lewej stronie sobie bardzo radził, no i w zasadzie mecz z Wisłą, gdzie był naszym najlepszym ofensywnie zawodnikiem. I to jest obserwacja też innych osób, dlatego pozwoliłem sobie to tu powiedzieć. Montini też trochę na niego czekaliśmy, ale jak już czekaliśmy, no to nawet wsparcie Marcina Tarocińskiego i jego pozytywna ocena powoduje, że budujące jest to dla nas jako dla działu sportowego. Jestem przekonany, że też nam da jakość. Szkoda tej kontuzji, ale kontuzji w wyniku kontaktu bardzo żałuję, urazem, że straciliśmy go. Że jeszcze w meczu z Miedzią, tak? Uważam, żeby nam naprawdę pomógł. To jest gdybanie oczywiście, ale sądzę, że mógłby pomóc zespołowi. Mogło tak być. No, nie dobra, już bez przesady, bo przechwalimy. Ale tak. Myślę, że Paweł Zieliński, mimo że nie daje tych liczb i mimo że patrząc na poprzedni sezon w Miedzi dawał lepsze, to jest naszym, no myślę, że jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym wahadłowym w tej lidze. Karol Danielak też dużo pracuje w defensywie. Jeśli chodzi, i daje też liczby, żeby nie było, ale jeśli chodzi o młodzieżowców, no to sami doskonale wiecie, panowie, ocenić ich jest trochę trudno, bo Radek Gołębiowski zaczął fenomenalnie, dostał powołanie do kadry, Bartek tak samo. Natomiast był moment, że Karasek wyglądał świetnie, wygrał nam w zasadzie mecz Pucharu Polski z Resowią na Stali, więc te ruchy nie chciałbym jednoznacznie oceniać. To od tego są... Ja mógłbym albo koloryzować, albo ktoś mógłby powiedzieć, że nieobiektywnie je oceniam, dlatego chciałem wam powiedzieć moją perspektywę tych transferów. No oczywiście wy będziecie i oceniać tak samo jak zarząd i właściciel. Znaczy jak zauważyłeś, nawet mamy chyba zbieżne niektóre obserwacje. Nie chcę za Kubę odpowiadać oczywiście, ale podzielam w dużym stopniu tą. Zastanawiam się, twoją. Czy kogoś nie pominąłem, bo wiadomo, że tych transferów było 10, bo Bartek Guzdek przed już w zasadzie wcześniej podpisał kontrakt, żeby się nie okazało, że ktoś z zawodników to oglądał i powiedział, no ale co, dyrektor zapomniał o mnie? Nie, no ale chyba trzymamy się tej narracji, że raczej nie chcemy zbyt wyróżniać albo zbyt ganić, no bo to też nieuczciwe trochę wobec wszystkich piłkarzy. Kibice oceniają, dziennikarze... Juliusz Letniowski, panie redaktorze. O, Juliusz Letniowski. Żeby nie było, prawda, bo to jest zawodnik, który potrafi zrobić różnicę ogromną w ofensywie, ale też nie chciałbym mówić, że tylko przez jego brak te mecze były po koronie gorsze, tak? Bo to na to złożyło się więcej czynników, a zbyt prostym wytłumaczeniem byłoby powiedzenie braku Letniowskiego. Proszę mi jeszcze nie stopować, bo ja dopiero się rozkręcam. My wiemy. A już minęło pół godziny? No tak, już mija nie, powoli. Bałem się, że tak. Tak. Ostatnie pytanie przed podsumowaniem, bo myślę, że też warto to poruszyć. Czy klub obserwuje zawodników, którzy są wypożyczeni z Widzewa? Do innych klubów. Tak, czy jest szansa, że oni do parę, wiesz, Łukasz, parę jest takich pytań dotyczących właśnie nie, no, oczywiście tych to naszych jest, zawodników wypożyczonych. To jest nasza rola, tak? I powiem wam, że zarówno ja, jak i skauci, jak i sztab szkoleniowy byli na kilku meczach naszych wypożyczonych chłopaków, szczególnie na meczach Marcela, jak i Roberta, więc mamy ogląd na ich formę, mam ich ogląd na ich dyspozycję. Rozmawialiśmy zarówno ze sztabem szkoleniowym Sandecji, jak i ze sztabem szkoleniowym Puszczy. Mamy ich obraz na ten moment, natomiast odnośnie decyzji
nie chciałbym na razie mówić, bo to też jest złożone czynnikami innymi, na które w tym momencie czekamy. No i tu chyba pora na podsumowanie. Tu pora na podsumowanie. Powiedziałeś wiele o tym, co nas czeka. To jest okres dla Ciebie pracowity. Nawet do tego stopnia, drodzy Państwo, nie wszyscy o tym wiecie, właściwie teraz to zdradzę troszeczkę tajemnicę. Zbliżamy się do finału akcji pomocy łódzkiemu schronisku dla zwierząt, moi drodzy. Dokładnie tak, pamiętacie, zbieraliśmy od Was te dary, karmę, koce dla naszych czworonożnych przyjaciół do meczu z Zagłębiem Sosnowiec podczas tego spotkania i jedziemy właśnie w piątek wraz z zawodnikami także przekazać je łódzkiemu schronisku z ulicy Marmurowej i dyrektor Łukasz Stupka bardzo chciał wziąć udział w tym przedsięwzięciu, bo po prostu lubisz zwierzaki. Taka jest prawda, natomiast nie będziesz mógł pojechać. I tak zastanawiam się, bo nie przypomniało mi się tak szybko, jeśli chodzi o te inne czynniki, ale chciałbym taką lekką spowiedź przed Wami zrobić odnośnie mojej miłości do zwierząt, a w zasadzie całej mojej rodziny, bo mamy w tym momencie 5 psiaków, z czego 3 są ze schroniska, 2 są porwane. Jeśli chodzi o porwanie, bo to tak zabrzmi... Brzmi to coraz bardziej interesująco, program intrygująco, nam się program przedłuża. Chodzi o to, że to są psiaki znalezione na ulicy, które błądziły, tak? I po prostu zaczęliśmy trend w rodzinie naszej, że takie psiaki zgarniamy, a że mamy dom na północy, to tam psiaki po prostu te są, więc tym bardziej czując taką empatię w stosunku też do psów i do zwierząt chciałem się pojawić na tym, a okazało się, że nie, że będę leciał na obserwację zawodnika, tak jakby to komu było potrzebne czy coś, prawda? To... Kibice chyba wybaczą tą jedną nieobecność. Kibice myślę, że wybaczą. Będziemy w tym schronisku, Łukasz, nie jeden raz jeszcze. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, bo każda taka akcja też cieszę się, że zawodnicy, z tego co wiem, bardzo chętnie biorą udział w takich akcjach, czy dla pomocy dla zwierząt, czy innych rodzajów akcji charytatywnych. Powiem Wam szczerze, to też dla mnie jest duże rozeznanie, jeśli chodzi o podejście zawodnika, bo to jest szacunek nie tylko dla właśnie takich akcji charytatywnych, ale pokazuje mi to też charakter i mentalność takiej osoby. A Widzewie chcemy nie tylko mentalności zwycięzców, ale też ludzi, którzy mają w sobie elementy empatii i wrażliwości. Bardzo ładnie to zakończyłeś, ale poproszę Cię jeszcze o 2 słowa do naszych kibiców, do naszych widzów, no bo to jest ostatnie spotkanie przedświąteczne, przednoworoczne w programie naszych mediów klubowych, a już Piłsudskiego 138, no to pora na życzenia, już chyba tylko Łukasz. Na życzenia, tak? To ja chciałbym życzyć Wam awansu. Chciałbym życzyć Wam tego awansu w zdrowiu i spokoju, żebyśmy te święta Bożego Narodzenia spędzili razem, oczekując na nowych zawodników, na podpisane transfery i żebyśmy oczywiście spędzili je w gronie rodzinnym, delektując się wspaniałymi potrawami wigilijnymi, ale odświeżając stronę Widzewa i patrząc, że tam, a nuż widele, coś się pojawi, co oczywiście przy wnikliwej analizie ekspertów z szeroko pojętego gremium analityków Widzewa i forów i Twitterów, że tam może pojawi się, że ruszyła maszyna albo że te transfery ruszyły i czekam na jakieś takie lekkie zadowolenie, aczkolwiek wszystko wiadomo zweryfikuje boisko. Moi drodzy, i to wszystko w drugiej części ostatniego tegorocznego programu Piłsudskiego 138. Ja dziękuję serdecznie dyrektorowi sportowemu klubu Łukaszowi Stupce za ja Wam bardzo dziękuję. Wizytę z nami i za ten spędzony wspólnie czas. Żegnamy się na krótko wraz z Kubą Dyktyńskim i zapraszamy na 3. osłonę naszego spotkania, w której gościć będziemy prezesa klubu Mateusza Druszta. Do zobaczenia.